Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny haul z ciuchami. Będziemy sobie mierzyć ciuszki z nowego sklepu, przynajmniej nowego dla mnie. Jest to pierwszy filmik właśnie z ciuszkami z tego sklepu, który nazywa się Kim Curvy. Ja tych ciuchów sama nie kupiłam, ja je dostałam, ale jakby to, że je dostałam standardowo, nie ma żadnego wpływu na moją opinię. Oczywiście też sami zobaczycie, jak te ciuchy wyglądają, więc to też nie jest tak, że ja Wam wciskam kit, że coś jest fajne, mimo że nie jest, bo uważam, że kretyni mnie nie oglądają i wy również widzicie, czy coś wygląda korzystnie, czy nie, bądź czy materiał faktycznie wygląda tak fajnie, jak ja mówię. I jeżeli chodzi o rozmiary, które Wam tutaj dzisiaj pokażę, to w tym sklepie akurat była taka wyjątkowa sytuacja, ponieważ oni nie chcieli, żebym ja sama wybierała rozmiary, tylko żebym podała im moje wymiary i oni mi wybiorą rozmiary sami. Standardowo wszystkie linki będziecie mieli w opisie, a teraz, żeby już nie przedłużać, przechodzimy do pierwszej rzeczy, którą mam na sobie. Jest to taka granatowa bluzka w kwiaty w rozmiarze 1X. Jej koszt to 22,5 dolara. No i na stronie mamy napisane, że skład to poliester. Zlokalizuję tutaj szybciutko metkę i zaraz Wam powiem, co tu mamy na metce. Na metce mamy napisane 65% poliestru i 35% bawełny. No i tak się bluzeczka prezentuje z daleka. Jakby ktoś się zastanawiał, co to jest moja Orteza. Mamy tutaj taki ściągacz, który u mnie jest za duży. Wydaje mi się, że to powinno bardziej właśnie tak tutaj ściągnąć nam wszystko pod biustem, ale mi to osobiście nie przeszkadza. Przeszkadza mi to, że tutaj to tak dziwnie sterczy troszeczkę. Średnio mi się to podoba. Natomiast to jest taki dosyć sztywnawy materiał. Ja zaraz Wam pokażę z bliska, jak ten materiał wygląda. Ale to dlatego właśnie tak tutaj ta falbanka odstaje troszeczkę. I jeżeli chodzi o tą falbankę, to tutaj z przodu ona jest troszeczkę dłuższa. Z tyłu tak samo. A boki możecie zobaczyć, że tak tutaj się zwężają właśnie ku środkowi. Ona tutaj taka luźniejsza jest troszeczkę, także ja tutaj totalnie mam jak się ruszać, nie mam żadnego ograniczenia, nic mi nie ciśnie ani nic w tym stylu. Rękawy również są tutaj takie dosyć duże, a ja mam dosyć duży biceps i jak widać tutaj wszystko mam fajnie luźniutko. Jeżeli chodzi o dekolt, to tutaj można to sobie rozpiąć. Jak widać mój biust na wierzchu jest. Można to zapinać tutaj dokąd się da, bo właściwie zamek macie tutaj do samego końca, ale to jest raczej właśnie jako ozdoba. Także tutaj możecie ten dekolt sobie tutaj regulować, jak Wam się żywnie podoba. Ja akurat właśnie tak sobie tutaj zapiałam w ten sposób, ponieważ ten dekolt wtedy nie jest ani za duży, ani za mały. Co mi się podoba w tym zamku, to to, że zobaczcie, on się nie rozpina. Nawet jak ja tutaj tak ciągnę po bokach, to on sam się nie rozpina, więc jeżeli ta bluzka by Wam się spodobała, no to tutaj nie ma co się obawiać, że będziecie gdzieś na zakupach i tak dalej, nagle zerkniecie, a Wasz biust będzie sobie falował gdzieś na wierzchu. Ten zamek akurat tutaj fajnie się w tym sprawdza. Ta bluzka też będzie na pewno fajna dla pań w ciąży, ponieważ tutaj można sobie schować brzuszek spokojnie. Albo jeżeli ogólnie lubicie właśnie takie bluzeczki, które są lekko zwężane tutaj pod biustem i takie bardziej falbankowe na dole. Mi się nawet te bluzki podobają. Ale ta tak nie do końca, nie wiem, coś mi w niej tak nie do końca odpowiada. Jest fajnie uszyta, jest z fajnego materiału, bardzo podoba mi się ten granatowy kolor i kwiaty, które są tutaj właśnie namalowane. To nie jest żaden nadruk, tylko to jest normalnie farba, to jest namalowane. I teraz ja bym chciała Wam pokazać, jak ten materiał wygląda. Nie wiem, czy kamera to odda. Ja Wam lubię tak z bliska pokazać materiały. To jest taki sztywny dosyć, sztywny, ale jednocześnie miękki materiał. Ja jestem słaba w opisywaniu materiałów, kurczę. Ale nie jest to w żadnym wypadku jakiś plastik czy coś w tym stylu. Bardzo przyjemny materiał w dotyku i wydaje mi się, że będzie też dość przewiewny. Dajcie znać, co myślicie o tej bluzeczce, bo powiem Wam szczerze, że z jednej strony niby ona mi się podoba, ale z drugiej strony coś, kurczę, nie wiem, coś mi tak w niej nie do końca pasuje. Nie wiem, czy w niej dobrze wyglądam. Mam nadzieję, że mi pomożecie, bo nie mam pojęcia, czy mam sobie ją zostawiać, czy nie. Następną rzecz już mam na sobie i jak możecie już się domyślać, coś tutaj ewidentnie nie pykło. Jest to taka bardzo luźna, trochę aż za, bluzka w kwiaty, rozmiar 1X i jej cena to 26,91 dolara. I na stronie mamy napisane również, że w składzie jest poliester. Zaraz sprawdzimy, co tutaj jest na metce. Na metce również mamy napisane 100% poliester. No i tak to się prezentuje z daleka. Generalnie to po prostu powinno być o coś takiego. I ja to wzięłam głównie z myślą o wakacjach, ponieważ ja takie bluzeczki luźne bardzo właśnie lubię na wakacje gdzieś do jakichś shortów czy coś w tym stylu. Wtedy tak mi tutaj jest przewiewnie, ale tyłek jest zasłonięty i tak dalej.
ale to jest duże, dziwne i nie podoba mi się kompletnie. I teraz jak na to patrzę, to wygląda jak dla babci do dojenia krów troszeczkę ten wzór. Tutaj mamy wykończony na dole takimi kuleczkami, które też w sumie chyba za bardzo uroku jej nie dodają. Generalnie nie wiem za bardzo, czym się kierowałam, wybierając tą bluzeczkę. Już pomijmy to, że ona jest na mnie za duża. Bardzo za duża. No oddam ją mojej mamie, może na coś jej się tam nada. Ona sobie lubi przerabiać ciuchy, także ona pewnie sobie z tego może nawet zrobi skarpetki. Moja mama to jest talenciara, jeżeli chodzi właśnie o przerabianie ciuchów. Materiał jest już taki faktycznie poliester, plastik, natomiast tutaj nie mamy w ogóle elastanu, ten materiał kompletnie się nie rozciąga. Także jeżeli byście chciały wziąć sobie tą bluzeczkę w takich wymiarach dopasowanych, to ona będzie na was za mała, bo ona się kompletnie nie rozciąga. Tutaj ewidentnie coś mi się wydaje, że jest źle uszyte, bo ona jakby była troszeczkę inaczej uszyta, skrojona, to nawet by nie przeszkadzało, że ona jest aż tak szeroka. Faktycznie by się to na te lato nadawało nawet. Ale nie wiem, no tutaj coś kompletnie nie pykło po prostu. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Tutaj z boku na rękawach macie takie właśnie paseczki. To mi się w sumie spodobało nawet w tej bluzce. Ale tak teraz patrzę, nie wiem, to mi się nic w niej nie podoba. Jest niesamowicie droga, brzydka i w ogóle nie wiem. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Okej, następną rzecz mam na sobie. I teraz popisałam się po prostu głupotą totalnie, ponieważ ja jak wybierałam te ciuchy, to robiłam to dosyć na szybko i szczerze mówiąc nawet za bardzo nie czytałam, co pisze w tych, na tej stronie właśnie odnośnie tych ciuchów. Wiedziałam też, że nie muszę się za bardzo skupiać na rozmiarach, bo wyślę im wymiary. Także ja tylko patrzyłam na obrazki. I co byście pomyślały, patrząc na ten obrazek? Bo ja pomyślałam, że wybieram dżinsy. Okazało się, że wybrałam body. Ja nie noszę bodów, nie lubię tego i nawet jakbym miała nosić body, to na pewno nie tak kuse jak te, a zaraz zobaczycie, jak one wyglądają na mnie. No ale dobra, te body są w rozmiarze 2X, ich cena to $23,78. No i na stronie mamy napisane, że skład to poliester. Co mamy na metce? Mamy tu gdzieś w ogóle metkę? Na metce mamy napisane 95% poliester i 5% spandex. I to faktycznie się mocno rozciąga, natomiast materiał jest paskudny, taki plastikowy. Zobaczcie, taki typowy świecący poliester, taki po prostu taka cerata. Okropny jest ten materiał i powiem wam, że ja jak w tym stoję, to już po prostu czuję, jak mi pot powoli zaczyna lecieć po tyłku. Ale może się oddalę i wam pokażę. I od razu uprzedzam, ja tych bodów nie założyłam, tak jak się zakłada, bo nie lubię. Nie chcę, tym bardziej nie chcę mi się ściągać dżinsów tej ortezy, żeby w te body se wpychać i w ogóle nie. Także to będzie tutaj sobie wisiało. I tak, tutaj macie oczywiście właśnie to zapięcie, tutaj w kroku, żeby sobie zapiąć. I tutaj z tyłu to zwisa, natomiast ja nie chcę tego zapinać, ja nie lubię takich rzeczy i wybaczcie. Jak widać, body jest bardzo mocno obcisłe i podkreśla każdy mój wałek. Nie, nie wciągam brzucha, to dżinsy mają taką fajną specjalizację, że spłaszczają sadło. No i ten dekolt po prostu. Ja mam czarny stanik pod spodem. Ten dekolt jest przecudowny. Oczywiście to można sobie tutaj ściągnąć, ale to wtedy wygląda co najmniej dziwnie. Więc jeżeli macie ochotę na jakieś sexy body z plastikowego poliestru, to jak najbardziej. Ja kompletnie się nie widzę w takich ciuchach. Jest to brzydkie, z kiepskiego materiału, drogie i w ogóle kompletnie mi się to nie podoba. Choć jedyne, co muszę przyznać, to to, że porządnie odszyte są tutaj rękawki i w ogóle jeżeli chodzi o szycie i tak dalej, to jak najbardziej na plus. No dobra, i następną bluzkę mam na sobie. Rozmiar 3X i cena $16,65. Jest to najtańsza rzecz z tego zamówienia. No i na stronie mamy napisane, że w składzie jest mikrofiber, a w nawiasie spandex plus poliester. Nie powiem wam, co jest na metce, bo ją niechcący oderwałam i jej nie mam. I w tej bluzce mogliście mnie już widzieć, ponieważ jakiś czas temu, dosyć niedawno, nagrywałam dla was filmy w tej bluzce. I mogliście też widzieć na tym filmie, że bodajże tutaj ten rękawek tak cały czas jakoś dziwnie mi, o, tak tutaj podjeżdżał i w ogóle ja to co chwilę poprawiałam poza kadrem,
a to tak czy inaczej robi co chce. I tutaj ewidentnie coś jest źle odszyte z tej strony, bo strasznie brzydko układa się tutaj po jakimś czasie. No a tak prezentuje się ten t-shirt z daleka. Nie jest najluźniejszy, ale wydaje mi się, że tutaj akurat rozmiarowo wygląda całkiem spoko. No jeżeli ktoś lubi coś luźniejszego, żeby żadnego wałka mu nie było widać, no to wiadomo, musiałby wziąć rozmiar większy. Mi osobiście to zwisa i powiewa. Jeansy dobrze się sprawdzają, jeżeli chodzi o spłaszczanie mojego bębna, więc tutaj akurat nie ma tragedii. Materiał tak jak przy tym body, niestety świecący plastikowy poliester. Taki mocno rozciągliwy, tutaj mam nadzieję, że to będziecie widzieli w kamerze. Materiał jest tragiczny i jak ja nagrywałam w tej bluzce dla Was filmy, to też po prostu pociłam się niemiłosiernie. Nie wiem, no ja nie mogę zdzierżyć takiego plastikowego materiału, to jest po prostu no nie. Generalnie tak patrząc na kolor, krój i tak dalej, bluzka bardzo mi się podoba. Ale no, po pierwsze ten materiał jest tragiczny, a po drugie tutaj strasznie dziwnie mi się to układa co chwilę z tej strony nie, tutaj wszystko fajnie, nic się tutaj nie marszczy i tak dalej. Także gdyby nie to, to bluzkę bym sobie zostawiła, ale tak to ja powiem Wam, że naprawdę źle się w niej czuję. I ostatnia rzecz, niestety nie mam jej na sobie, ponieważ jak to już sprawdziłam przy innych chińskich jeansach, Chinki jakieś kurde krótkie są i mimo, że ja mam 1,64 m, to jestem chyba za wysoka na te spodnie, ponieważ wcisłam je na siebie jakoś. Teraz nie chcę jeszcze raz tego robić, bo jednak jak tak mocno obciskające spodnie mam wokół mojego trochę jeszcze opuchniętego kolana, to to nie jest zbyt przyjemne, więc nie będę ich na siebie wciskać, a to i tak nie wyglądało apetycznie, jakie miałam na sobie, bo no troszkę mi się łydki wylewały. No bo tak, może przejdę do sedna i najpierw opiszę Wam w ogóle, o czym gadamy. I mamy tutaj dżinsy w rozmiarze 2X i na stronie ich cena regularna to jest 68,85 $. Wow. A w cenie promocyjnej na ten moment, jak to spisywałam, to było $29,99. Na stronie mamy napisane skład denim po prostu, a na metce mamy napisane 85% bawełny, 13% poliestru i 2% spandeksu. I one faktycznie są dosyć elastyczne i tak dalej, ale jeżeli chodzi o ich długość, to gdzieś powiedzmy tyle są za krótkie. Jak dla mnie. Dodatkowo są mega obcisłe w łydce. Powiem Wam, że żeby wcisnąć je tak do końca, do samej góry na tyłek, to naprawdę musiałam się mocno sprężyć, żeby je wcisnąć. Potem ciężko mi było je zdjąć. A jeżeli chodzi o pas i uda, to są na mnie idealne. Ja po prostu te dżinsy sobie zostawię, utnę je sobie gdzieś przy kolanach i zrobię z nich shorty na lato, ponieważ tutaj rozmiarowo u góry są na mnie ok. I naprawdę bardzo fajne są te dżinsy, jest fajny materiał, ładnie się rozciągają, zobaczcie. Są naprawdę bardzo fajnie rozciągliwe, dopasowują się do sylwetki. Ładny mają kolor, tutaj macie takie wycieruski, tutaj też jakieś są wycieruski i jest to wyższy stan. Zobaczcie tutaj z tyłu, jak to wygląda. No tak jak mówię, bardzo mi przykro, że nie mogę ich Wam pokazać na sobie. Ale tutaj no nie, ani nie wygląda to apetycznie, a też jest dla mnie troszeczkę bolesne w kolano. Gdyby te spodnie były na mnie dobre rozmiarowo, to tak jak teraz jestem w dżinsach, w tych również bym Wam mogła się pokazać. No i co myślę o tych ciuchach? Moim zdaniem kurde drogo i kiepsko. Fajne są te dżinsy. O ile byłyby dobre na długość i byłyby dobre w łydkach, ja chyba sobie już podziękuję za chińskie dżinsy, bo Chinki chyba faktycznie są jakieś kurde krótkie, bo każde jedne dżinsy chyba, które mam z Chin, są jakieś kurde krótkie. Ja mam 1,64 m tylko, a tutaj taka różnica we wzroście by była, to nie wiem, ile one by musiały mieć z 1,40 m. Także o ile te dżinsy by były spoko i faktycznie w tej cenie za $30, to jak dla mnie ok, ponieważ to by była całkiem podobna cena jak w Polsce. Czyli w sumie po co kupować w Chinach, jeżeli w Polsce są podobne i możecie sobie przymierzyć, to też nie. Te bluzki, w sumie tylko ta pierwsza, jako tako mi się podoba, ale też do końca nie jestem przekonana. Ale $22,5 to też kurczę drogo. I powiem Wam szczerze, jak dla mnie ten sklep jest za drogi i ma kiepskie materiały. Oni tam mi jeszcze mówili, że będą chcieli ze mną kontynuować współpracę i zamierzam zobaczyć sukienki, czy jakieś będą fajne tam, czy jakieś wizytowe, czy może jakieś na lato, zobaczymy. Jestem ciekawa, jak to będzie z tymi sukienkami. Jeżeli okaże się, że również będą drogie i totalnie do niczego,
to myślę, że zakończę na tym tą współpracę z nimi, bo to raczej będzie bez sensu. Dajcie znać, co myślicie o tych ciuchach. Koniecznie napiszcie mi, co myślicie o tej pierwszej bluzce, bo nie wiem. Nie wiem sama, czy mam sobie ją zostawiać, czy nie. Mam nadzieję, że docenicie moją szczerość, że nie będziecie pisać mi komentarzy typu dostała i jeszcze narzeka, bo to nie o to tutaj chodzi. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.